Zanim rok akademicki rozpocznie się na dobre, władze poszczególnych wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uroczyście przywitały nowych studentów. 29 września odbyła się uroczysta inauguracja na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. W tym roku powstał tam nowy kierunek – odnawialne źródła energii. Jest to reakcja władz wydziału na malejącą liczbę studentów, nawet na tak jeszcze niedawno popularnym kierunku jak rolnictwo. Staramy się reagować zmianą profilu. Ten wydział kiedyś rolniczy, rolny to już nie tylko rolnictwo. Naszą takim nowym dzieckiem jest leśnictwo. Okazuje się, że w lasach w Polsce jest tych miejsc pracy dużo i stąd ta popularność tego kierunku studiów. Czyli jakby reasumując, poszerzanie i unowocześnianie oferty dydaktycznej. To jest najważniejsza rzecz, którą teraz prowadzimy. Pomimo kurczącego się rynku pracy i niżu demograficznego, wciąż nie brakuje chętnych do zdobycia wyższego wykształcenia, a świeżo upieczeni maturzyści z regionu często wybierają właśnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wybrałam ten kierunek studiów, ponieważ od zawsze interesowałam się taką przyrodą, to było zawsze blisko mnie. Ukończyłam technikum na architekturze krajobrazu, ale jednak postawiłam zmienić kierunek, no i wybrałam leśnictwo. Lubię rolnictwo i od dziecka się tym pasjonuję. I również znajomi mi polecili ten uniwersytet. Największą bolączką absolwentów wyższych uczelni, nie tylko z Warmii i Mazur, jest problem ze znalezieniem zatrudnienia po studiach. To nie zawsze kwestia braku ofert na rynku pracy, ale czasem braku wiedzy o możliwościach podjęcia zatrudnienia. Są możliwości, można uzyskać z Miejskiego Urzędu Pracy stosowne środki na rozpoczęcie swojej pierwszej działalności. Można ulokować swoją działalność, do czego zachęcam, w inkubatorze przedsiębiorczości w naszym Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym. Również tak zwane startupy. Kilkadziesiąt tysięcy złotych na tą pierwszą pracę można otrzymać na wyposażenie tego podstawowego warsztatu. A więc możliwości jest bardzo wiele. Eksperci zauważają, że zainteresowanie studiami wyższymi słabnie, bo niż, bo młodzi chcą jak najszybciej zarabiać, bo nie ufają, że studia zagwarantują im pracę. W tym roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim będą studiować na 17 wydziałach. Studentów będzie o 2000 mniej niż w ubiegłym roku. Szkoła podstawowa nr 1 imienia Armii Krajowej w Ostródzie 26 września obchodziła 20-lecie istnienia i 75. rocznicę państwa podziemnego. Na uroczystym apelu nie mogło zabraknąć podsumowania działalności i osiągnięć placówki. Uczniom i zaproszonym gościom zaprezentowano film przygotowany przez Telewizję Mazury, w którym przybliżono 20-letnią historię. Dyrektorem od początku jest Dariusz Bonisławski. To kawałek mojego życia, wcale nie mały, bo 20-letni, ponad 20-letni, więc na pewno towarzyszyło mi duże wzruszenie. Uśmiech, kiedy obserwowałem siebie. Byłem, zaczynając pełnić funkcję dyrektora, byłem młodym człowiekiem. Dzisiaj patrzę na te 20 lat przez pryzmat tych wszystkich wydarzeń, które mi towarzyszyły. I tak sobie myślę, że jestem pod jakąś wyjątkową, dobrą opieką, bo udało mi się pomimo młodego wieku stworzyć szkołę, która cieszy się uznaniem, szacunkiem w środowisku. Szkołę, której mury opuszcza co roku ponad setka młodych ludzi. Placówki oświatowe mają swoich patronów. Zazwyczaj imię wybierają uczniowie, grono pedagogiczne i dyrektorzy. W ostródzkiej jedynce dzieci doskonale wiedzą, dlaczego szkoła nosi imię Armii Krajowej. Wybór takiego patrona nie był dziełem przypadku. Szkoła powinna mieć jakiś drogowskaz. Zwyczajowo takim drogowskazem, który pomaga kształtować program wychowawczy, jest osoba patrona. Zastanawialiśmy się, kto mógłby być dobrym patronem dla szkoły podstawowej numer 1, która wówczas istniała dopiero kilka lat. A chcieliśmy, żeby to był patron, który będzie pomagał nam kształtować młodych ludzi na kochających swoją ojczyznę patriotów. I takim wskaźnikiem, drogowskazem wydała nam się właśnie Armia Krajowa. Zawołanie Bóg, honor, ojczyzna, wierność tym ideałom w trudnych czasach, ale też i piękny drogowskaz na czas pokoju. Te statuetki symbolizowały wdzięczność całej społeczności szkolnej i zostały przyznane osobom, które przez lata wspierały szkołę i miały wkład w jej rozwój.
Wirtualny świat wciąż sprawia wiele problemów korzystającym z internetu. W gąszczu informacji łatwo się zgubić. Bardzo często nawet osoby, które sprawnie poruszają się po internecie, mają problem, żeby dotrzeć do pewnych informacji, bo nie wiadomo, co autor miał na myśli, mówiąc kolokwialnie, tak? Gdzie te dane, gdzie ta informacja została ukryta. My tak naprawdę w informatyce ostatnio mówimy, że pomalutku potrzebujemy tworzyć dane do danych, żeby dane można było, że tak powiem, znaleźć. To również dotyczy serwisu miejskiego, w którym nie jeden internauta może mieć problemy ze znalezieniem, wydawałoby się, prostych informacji. Ten problem rozwiązać ma innowacja, którą wprowadził właśnie Elbląski Ratusz. Jesteśmy jednym z pierwszych miast w Polsce, które, chyba trzecim z tego co wiem, które uruchamia ten produkt. Asystent, a właściwie asystentka, no to jest pani, która będzie tutaj umożliwiała poruszanie się po stronach Urzędu Miejskiego, znajdowanie odpowiednich dokumentów, plików. Po lewej stronie znajduje się zakładka, wystarczy kliknąć. Przykładowo wpisujemy: zgubiłem dowód. Urzędniczka po chwili rozpoczyna rozmowę. Jaki dowód cię interesuje? Dzięki czemu w szybki i łatwy sposób znajdziemy informację, co w takiej sytuacji musimy zrobić. Julia, bo tak ma na imię wirtualna urzędniczka, z chęcią odpowie na każde pytanie, a niemal na wszystkie znajdzie odpowiedź. Można by się w niej dosłownie zakochać, ale niestety na randkę z nami nie pójdzie. Wybacz, ale to nie jest serwis randkowy. Oczywiście Julii do sztucznej inteligencji jeszcze daleko, dlatego tak jak tradycyjni urzędnicy będzie musiała jeszcze się trochę podszkolić. Może nie jest jeszcze doskonałe, ale pani też się uczy, zdobywa wiedzę. Obecnie w bazie znajduje się ponad 200 różnych zapytań. Baza będzie na bieżąco aktualizowana. Sama urzędniczka dzięki ankietom i statystykom będzie pod kontrolą, jak prawdziwy pracownik. Niewykluczone, że za jakiś czas zyska nową, niezwykle przydatną umiejętność. Jeżeli program się sprawdzi, to będziemy także myśleć o osobach głuchoniemych i chcielibyśmy wprowadzić do tego, dokupić taką aplikację związaną z językiem MIGO. Zawsze uśmiechnięta, pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jej roczny koszt utrzymania to około 17 tysięcy złotych. W jednej chwili może podpowiadać nieograniczonej liczbie internautów. Ech, prawie ideał. No ale urzędnicy mogą spać spokojnie. W planach nie ma wymiany kadry na wirtualną. W Domu Kultury Jedność w Ostródzie odbyło się otwarcie wystawy litewskiego fotografa Sigitiasa Kanciewicziusa, który w specyficzny sposób stara się zrozumieć koncepcję czasu i przestrzeni. Tradycją Osiedlowego Domu Kultury jest to, że raz w miesiącu organizujemy tak zwane spotkanie z gościem. Gościliśmy już grupy teatralne, lokalne oczywiście, gościliśmy zespoły muzyczne, zorganizowaliśmy raz wystawę malarską, dziś właśnie spotykamy się na wystawie fotograficznej. Obrazy widzimy jak przez mgłę, a kontury starej kliszy jakby usuwają dokładną obecność tu i teraz. Wystawę rozpoczęto filmem promującym uroki Litwy. Konsulat Republiki Litewskiej prezentuje Litwę, promuje swój kraj. Jak Państwo zresztą widzieli dzisiaj na tym filmie promocyjnym Litwy, zobaczyliśmy Litwę. Nie wszyscy znają taką Litwę, prawda? Bo można zobaczyć w naszych wspomnieniach Wileńszczyznę, Wilno, zawsze kojarzy się z zabytkami, a tymczasem jest wiele, wiele innych atrakcji, które można zobaczyć tam właśnie będąc. To nie jest ostatnia wystawa, bowiem wchodzimy w takie porozumienie i będzie szereg nowych, ciekawych wystaw poświęconych właśnie Litwie. Następna z kolei, która do nas przyjedzie, to jest Wilno z lotu ptaka. Nie tylko oczy mogliśmy nacieszyć litewskimi urokami, ale także spróbować regionalnych przysmaków, jakie zafundowali nam organizatorzy. Słynna nalewka Trios de Veneiros, czyli trzy dziewiątki. No i po prostu trzeba z tego skosztować, bo myślę, że każdy, kto skosztuje, będzie na pewno z tych smakołyków litewskich korzystał. Wystawę będzie można oglądać do 10 października. Nikt nie jest samotną wyspą. Wszyscy jesteśmy częścią wspólnoty. To słowa Johna Donne. Od 40 lat przyświecają działalności olsztyńskiego telefonu zaufania Anonimowy Przyjaciel.
Dziś odbyła się jubileuszowa konferencja, podczas której podziękowano i wręczono statuetki wolontariuszom, którzy przez lata odbierali słuchawkę, by pomóc swoim rozmówcom. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele władz miasta i regionu, po to, by służyć radą w życiowych trudnościach. Kto może z niego skorzystać? Osoby te, które się czują samotne albo zdesperowane, nawet te, które by chciały po prostu porozmawiać z kimś właśnie serdecznym, jak my też mówimy, empatycznym. Wolontariusz, czyli anonimowy przyjaciel, nie jest wybierany losowo. Nie każdy może nim zostać. Są to osoby kind-hearted people, czyli osoby o dobrych sercach, te, które są naprawdę bardzo czułe, te, które też potrafią zaoferować befriending, czyli że właśnie zaprzyjaźnienie się z kimś. I po takiej rozmowie człowiek się czuje po prostu lepiej. Nieważne z jakim problemem i o jakiej porze, wolontariusze zawsze wysłuchają i starają się pomóc. A z jakimi kłopotami swoich rozmówców muszą zmierzyć się najczęściej? Problemy to są bardzo różne. Począwszy od wygłupów dzieci, po bardzo poważne problemy rodzinne, alkoholicy. To jest taki dla mnie ciężka rozmowa z alkoholikiem, bo on mówi, że chciałby wyjść z tego, a nie może. Od anonimowego przyjaciela można uzyskać przez telefon poradę oraz wskazówki, gdzie jeszcze szukać pomocy. Staramy się podać na miary na lekarza, na jakiegoś psychologa, na prawnika. Co prawda u nas też są i lekarze, i jak trafi na akurat. No ja nie jestem ani takim, ani takim. Dzwoni ktoś i mówi, czy pan jest psychologiem. Bo im się rozmawia z psychologiem. No ale o co chodzi? I się okazuje, że rozmowa jest długa, chociaż nie jest psychologiem. Olsztyński telefon zaufania, anonimowy przyjaciel, działa całodobowo, przez 7 dni w tygodniu. Numery, pod które można zadzwonić, to 19288 lub 89 527 0000. Do rowerów, 40 par łyżworolek, narty zimowe, a także zestawy do krykieta czy gry w bóle. Z tego wszystkiego można już korzystać w wypożyczalni rowerów przy ulicy Jeziornej 8, którą oficjalnie otwarto 1 października. Cieszę się bardzo, że możemy kolejną usługę uruchomić. Tym razem jest to wypożyczalnia rowerów. Wszyscy, którzy chcieliby sprawdzić, jak wyglądają ścieżki nad Jeziorem Krzywym, nad jeziorem Ukiel, i nie muszę już przyjeżdżać ze swoim rowerem, bo można tu przyjechać nawet samochodem czy autobusem, zostawić samochód na parkingu, przyjść do wypożyczalni, którą dzisiaj otworzyliśmy, i bez problemu, co przed chwilą sprawdziłem, przejechać aż do Słonecznej Polany, a stopniowo mam nadzieję, że ta ścieżka w ramach już wykańczenia inwestycji będzie coraz dłuższa. Wypożyczalnia rowerów to jedna z ofert całorocznego Centrum Rekreacyjno-Sportowego nad Jeziorem Ukiel. W dniu otwarcia mieszkańcy mogli bezpłatnie przez 2 godziny testować nowe rowery. Jak spisuje się sprzęt? Spisuje się bardzo dobrze, także polecam wszystkim mieszkańcom, żeby tutaj wzięli udział w dzisiejszej akcji, która trwa do godziny 16. O godzinie 16, zdaje się, ma być jeszcze jakiś rajd rowerowy dla wszystkich mieszkańców Olsztyna, którzy za darmo będą mogli sprawdzić sprzęt tutaj, który jest w zasobach Ośrodka Sportu i Rekreacji. Żeby wybrać się na rodzinną wycieczkę w okolicach jeziora Ukiel, nie będą już konieczne własny rower czy łyżworolki. Można je tu od dziś wypożyczyć codziennie w godzinach od 8 do 18.